Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy i zapraszam Was na kontynuację naszej przygody w grze Alan Wake 2. Życzę Wam miłego oglądania. Okej, wracamy sobie tutaj do naszych kolegów. No i co? Musimy się udać po te klucze do przyczepy, także nie przedłużając, lecimy sobie tam. Mamy tutaj ciekawą drogę. Wszystko tu jest zalane, ale ma to swój fajny klimacik. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, czy my tam jakoś możemy sobie... A, nie, 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 za głęboko, tutaj to nie. Tam nie wolno. Czy tu coś mamy? Tu są znowu te skrytki. Pusto? No nie. O! Muzyka się zrobiła taka trochę... nieciekawa. Dobra, co my tu mamy? No właśnie. Przeładujmy sobie strzelbę. Wiatr się chyba tutaj wzmaga. Oj, będzie grubo. O, coraz mocniejsza muzyka. Co tu się będzie działo? Wow, co to było? Kto w nas rzuca? O kurde. Wow. Dobra, dobra, odpalmy sobie latareczkę. Nie, kolego, nie wolno tak. O! Spierdzielaj mi, gościu. Dobra, szybko się zrobiła dobra akcja. Lecimy. Oho, ho. Nie ma tak zaskoczenia. No, wypalimy cię. Pięknie. Wow, co to, dwóch? Co tu się dzieje? O kurde, dobra. Przej. A, pięknie. Ale poleciał. Z gościa się dwóch zrobiło. Co tu się dzieje? No dobra. Czy coś miał przy sobie? Chyba nie. Okej, robi się to creepy. Co tu mamy? Jakieś odnogi? Coś tu mogę jakoś tak... czyli tu jest ta główna jakby droga. No tutaj co będzie? Coś ciekawego? Coś znajdę tu. On sobie tutaj chyba tędy chodził. O, 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 o. Czyżby to była rymowanka kolejna? Tak jest. Lalka łoś. Łoś super ktoś. Drugi łoś. Nie, jeleń, sorry. Dobra, łoś i jeleń. I tyle? Łosie, jeleń, dobra. Co my tu mamy? Łagodna bestia noszącą piękną koronę biegnie przez las. Jej oblicze jest strapione. Martwi ją myśliwy, między drzewami czmycha, bo jeszcze nie chce tak po prostu zdychać. Dobra rymowanka, naprawdę. Łagodna bestia noszącą piękną koronę. Łagodna bestia noszącą piękną koronę biegnie przez las. Czyli łagodna bestia biegnie przez las. Co tu mamy? Łagodna bestia biegnie przez las. Nope. Nope. A i łoś? Yeah, o! Yeah. Po prostu? Tak zadziałało? Dobra, i gdzie jest nagroda? Co to? Co się stało? Że oh shit. Okej. To jakieś buteleczki. No ale co teraz? Tyle? Okej. Nie, pewnie coś tu jest, tylko ja tego po prostu nie widzę. Jestem ślepy jak cholera. No dobra. No coś tu musi być, jakiś amulecik ten zawsze dostawaliśmy. O co tu chodzi? Żeby nie było, że coś pominę. Tu już nic nie ma, tu już jest... Dobra, a wróćmy sobie do... rymowanki. Banka znaleziona w strzelnicy. O jest. Łoś unikającym myśliwych. Alka jelenia pozwalająca rozwiązać zagadkę z rymowanki.
Dziwne lalki. Jest. Trochę trudno rozpoznać w tym jelenia. Takie lalki mają jednak swoje ograniczenia. Jest łoś. Urocze są te rogi i ta mała twarzyczka. Ładnie wykonane. No ciekawy łosik. Taki sobie słodki mały. Rymowanka znaleziona nad rzeką niedaleko Colchun Lake. To już mieliśmy. Tutaj leśniczówka też. I po dokończeniu rymowanki pojawiła się materia mroku. To jest z tej teraz rymowanki? Nie. To jest? Kto je stworzył? Tak. To wygląda. Nie, to już chyba było. No dobrze, ale. Tu nam się coś pojawiło. Nic tu nie widzę. Jakieś butelki tylko. No i co? No dobra, chyba musimy wrócić w takim wypadku. A nie, jest trop. Ślepi jesteś, jak nie wiem. Wystarczyło się cofnąć. O Jezu. Jaki łoś! Dzień dobry. Dobrze, a co to za talizman? Co on nam dał? A, czyli to jest ten kolejny z kubkiem. No dobrze, on jest fajny, przyda nam się. Dziękuję bardzo. Jezu, ta muzyka tutaj jest mroczna. Czy tu coś będzie? Ale tędy szliśmy chyba, tak? Tak. Tędy nie. Ale tak, doładujmy sobie jeszcze jeden pocisk. Kule. Wejdźmy na górę. Czy to jest jakaś odnoga, coś dodatkowego? Chyba tak. Tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czas myśliwski water. Okej, odpalmy sobie. Pewnie będzie tam teraz światło się zapali i dzięki temu będziemy mogli sobie zapisywać. No, dawaj. I jeszcze raz. I... No serio, nie celnąłem. A few moments later. One hour later. No nie, kurde. One eternity later. Pięknie, udało się. Ech, dobra. Jakoś to poszło. Co, to jakieś miejsce zbrodni? Okej. O, właśnie. Czyli tam będzie coś, znowu taka rymowanka? Hej, jeśli wyjmujesz kuszę, po wszystkim odłóż ją z powrotem do skrytki. PS, zmieniłem kod dostępu. Kazali mi. A co jest na kłódce? Okej. Ciąg cyfr. No dobrze. Kładasz czyżbyśmy kuszę zdobyli? Zaraz. A ja bym bardzo chciał. Zróbmy sobie szybki zapis, przepraszam. O, co tu jest? Strona maszynopisu. Saga w lesie pod water. Zobaczmy, co to było. Te tutaj sprawiały, że człowiek czuł się niepewnie. Niepokoiłem słowa Koskelów. Okej, czyli to, co przed chwilą się zdarzyło, tak naprawdę. Dobra, ale tutaj te cyferki, coś tutaj. Czy coś tu jest? Ale chwila, tutaj są. O właśnie, tutaj jest tak, 2, 5, 7, znaczy 5, 2, 7, bo mamy tak, jedną strzałę w piątce, 2 w dwójce i 3 w siódemce, czyli 5, 2, 7, czy to będzie takie rozwiązanie? Sprawdźmy sobie. 5, 2, 7 to było? Boże, już. Pięknie. To było proste. Ło, jaka kurza, super. Jeśli nie nosisz maski, to nie należy do ciebie. Dobra. Jak ekwipunek pełny? Nie. Musimy ją wziąć. Dobra, to musimy to jakoś... Nie da się tego jakoś tutaj połączyć ze sobą? Czemu nie? O cholera.
Dobra. Nie, 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 nie. Użyjmy sobie tu tego. Wyposaż. Uleczmy się. Tak jest. Tu już mamy wolne miejsce. O cholera, coś będziemy musieli schować. Dobra, schowamy sobie racę na pewno. Czyli jednak to pudełeczko się teraz przyda, tak? Schowamy sobie racę. I schowamy sobie... co by tu jeszcze? Ten amulecik na pewno też. Czyli tu mamy już wolne. I czy nam wejdzie teraz ta kusza? No musi chyba. Bierzemy? Pięknie. Największe przeboje. Ho, ho. Zarąbiście. To nam się na pewno przyda. Dobra, to już nie chciałem. Dziękuję bardzo za taką zarąbistą broń. Dobra. Wszystko z tego miejsca? Tu są bełty jeszcze. No tak, przecież mogę je zebrać. Super. Dziękuję. Nie pomyślałem o tym nawet. Wszystkie? Chyba wszystkie. Czy da się jakoś przeładować? O, tu jeszcze są. O, bierz, bierz. O, bierz. Nie mogę już? Nie mieszczą się. Cholera jasna. Nie, to musimy je jakoś tutaj zmieścić. Dobra, wiecie co? Schowamy sobie jeszcze ten jeden talizman. Nie będzie nam na razie potrzebny. I bierzemy dwa bełty. W takim razie poużywamy sobie trochę kuszy. Pięknie. Dobra. Mamy ogarnięte. Zarąbiście. Nowa broń. O, tu jest jeszcze jeden bełt. Dobra. Szybko się tam po niego wrócę. I będziemy sobie kontynuować. Dobra, mamy 8 bełtów. Próbujemy sobie kuszę, zaraz pewnie. Niech ktoś nas tylko zaatakuje. A na pewno się tu ktoś zaraz pojawi. Dobra. Znowu te symbole kultu. O, tam znowu jakaś skrzynka jest, ale to już chyba nie będzie takie proste. No dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy, muzyka coraz głośniejsza. Mapę, mamy przejście tutaj, fajnie. O, czy ktoś tu będzie? Skoro tyle tych symboli. Wejdźmy sobie tu. Another one of those gold boxes. O, strona, proszę. A tam. Kot tu jest. Tak, 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 tak. Aha, super. No nie, nie mówcie, że tego nie wezmę. To jest ta butla. Znalazłem kolejnego opętanego przy wieży radiowej. Wyglądało na to, że został zatłuczony na śmierć. Przy zwłokach leżało pudełko śniadaniowe, jakaś dziwna robótka ręczna. Pozbyłem się ciała, ale to już trzecie w tym miesiącu. Wszyscy miejcie oczy szeroko otwarte. Trzeba dorwać tego typa i pokazać mu, że z kultem drzewa nie ma żartów. No musimy zostawić tutaj tę butlę, bo no nie zmieszczę jej teraz do ekwipunku. Jedną już schowałem. Szkoda, szkoda, nie lubię tak, ale dobra, może jeszcze tu wrócimy po nią. Że się to jakoś uda. No nic, w każdym razie. Lecimy tutaj znowu. O, kolejna. Ale tu nie mamy już sprzętu, że tak powiem. Więc tego na razie też nie otworzymy. No dobra, lecimy sobie tu dalej. Tam coś jest? Puszki, jakieś coś? Nie. Teraz może bełcik będzie? Ale nic z tego. Dobra, chwileczkę. Kurde. No nie lubię tak zostawiać rzeczy. No, panie kolego. O, kurde. Dobra, ładuj, 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 ładuj.
O kurna, wkurzył się. Ładnie. Trochę się długo ładuje, ale dość mocna jest. Jak się ładnie przyceluje, to jest mocna. Da się odzyskać? Bełt? Da się. Nie, no to super. Super sprawa. Dobra, tam widzę, że już zejdziemy chyba. W takim wypadku wróćmy się jeszcze na górę. Obczajmy sobie, co tutaj będzie. Kurde, no szkoda mi tej apteczki i tej butli tam, ale... No nie upchnę tego teraz. Za mały ten ekwipunek jest. Co tu będzie ciekawego? O, miejsce do zapisu chyba. Kurde, ale tak idziemy. Tu jest pojemnik, tu jest butla z gazem. No tak, 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 dobra. Idźmy sobie tu. O, jest jaka wieża. Pewnie będzie miejsce zapisu. Tak jest. O, jakaś kasetka sobie tu leci. O, no super. Też nie wejdziemy. A mnie kurczę. Super big fan. Tu coś, jakiś... O, rymowanka. Jest rymowanka. Jakiś sprzęcik. Okej. Trzy małe jelonki wybrały się przed siebie. Znalazły ładne miejsce, poczuły się jak w niebie. Jeden z małych jelonków nigdy do domu nie wrócił. Dwa pozostałe jelonki na cały dzień zasmucił. Trzy małe jelonki wybrały się przed siebie. Znalazły ładne miejsce, poczuły się jak w niebie. Czuły się jak w niebie, jelonki. Nie. Czuły się jak w niebie. Tak jest. Dziękuję. Zabieramy go. O, o, o. Bieg sobie tam. Bieg, bieg, bieg. Czyli tam trzeba iść. O kurde. Cholera jasna. Chyba będzie za wolno to. Dobra, bierzemy pistolet. Chodź tu, chodź tu, chodź. On jest. Cholera jasna. Idzie tędy. Góry podejdzie czy z dołu? Cwany będzie czy nie? Idzie, 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 idzie. Chodź tu. Chodź tu, cwaniaku. Kurde, dwóch jest. O, lera jasna, dobra. Podejdźmy trochę bliżej, bo... O, kurde. A, on jest skubany, proszę. Dobra, szybko, szybko, szybko do światła. Bo nas nie podejdą. Gdzie są? Gdzie są, gdzie są, gdzie są? Chodź, cwaniaku. Dobra, jeden jest... Nie. Cholera jasna. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Kurde, ale mam zezo. Dobra, uff. No tego też zabiłem? Ale nie wiedziałem. Okej, nie, to ten jeleń. Nie no, kurde, nie zdobędę. Jakoś się da w to strzelić? Nie, dobra, wiecie co? Muszę jakiś tutaj opatrunek sobie zużyć. Cokolwiek. Dobra. Leczmy się. Dziękuję. Ale nie zużyta jest. No, tak myślałem. Cholera jasna. Dobra, wyrzućmy te race. Zobaczmy, co to jest za amulecik. Dobra, przyda się. Szkij z tą racą. No dobra. Czy wszystko tutaj? Opatrunek tu jest zostawiony. No dobra, no. No trudno. Wrócimy po niego. Na pewno. Tu się
coś jeszcze będzie? Co to za symbole? Aż można zastrzelić. Gdzie? A tutaj. Okej. Super, będzie strona. Opuściłem swój karabin. Stojąc na dachu samochodu, rozejrzałem się po boisku. Zombie prawie wygrały, ale na szczęście byłam tam ja. Bohaterami czasami zostają ludzie, po których spodziewamy się tego najmniej. Dzięki mnie moje miasto było teraz w końcu bezpieczne. Kolejny raz przewiesiłam przez ramię gorący kawał żelastwa, licząc, że robię to po raz ostatni. Wychodzący ze swoich krywek mieszkańcy miasta użyli to samo spustoszenie, które widziałam jak ja i wykrzyknęli moje imię. Pomachałam im, a oni znieśli kolejny wiwat. W końcu mogłam wrócić do swojego cichego, skromnego życia, do czytania książek, zajmowania się ogrodem, sztuki włókienniczej i do bycia najlepszym ekspertem od mykologii na świecie. Nagle poczułam na swoim nadgarstku dłoń. Spojrzałem w oczy słodkiego, czułego pisarza, którego znałam jeszcze z dzieciństwa. Na jego pięknej, życzliwej twarzy malował się uśmiech. I po raz pierwszy od czasu, gdy pojawiły się zombie, poczułam, jak ogarnia mnie spokój. Udało ci się. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Teraz znowu możemy żyć razem w pokoju do końca naszych dni. Fajna opowieść. Dobra, wracamy sobie w takim wypadku tam do tego przejścia. Mamy temat ogarnięty. No bo ktoś? Co to miało być? Co to jest? O cholera. O kurde. Gdzie? O cholera, dobra. Co to? Oj. O cholera jasna. A kurde, zapomniałem, że to... Kurde, jak się tutaj robiło uniki? Dobra, w tą stronę. A! Gdzie? Skurczybyk. Wystrzelałem z amunicji. Dobra, dziękuję. Oddałeś w sumie. Skubany, jakie uniki robił. Dobra, to jest dobry moment na wyleczenie się. Posaż. Dobra, weźmiemy sobie ten opatrunek. Super. Mamy jeszcze jedno miejsce. Dobra. Tutaj temat ogarnięty, spadamy na dół. Dobra, jesteśmy sobie na tych schodach. Zejdźmy na dół, zobaczymy, co nas tam czeka. O! Ops. Pięknie, no. Tu też czuję, że będzie zaraz walka. Coś tu? Nie, wydaje mi się, że nie, za głęboko tu raczej jest. Tak. Dobra, idziemy sobie. Swoją drogą fajna miejscówka, naprawdę sceneria taka idealna do tej gry. Ale ładnie to wygląda pod tym światłem, te liście. Mega mi się podoba tutaj grafika. Chociaż chciałbym sobie zagrać w tą grę w 4K, bo niestety mam tutaj monitor 2,5K, ale nie jest on jakiś najlepszy, nie ma tu nawet HDR ani nic, więc pewnie nie wygląda to najlepiej, tak jak, nie wiem, na filmach innych youtuberów, także na pewno po jakimś czasie sobie zainwestuję w monitor 4K, żeby te filmiki wyglądały jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. No i też ja ogólnie lubię, jak to wygląda tak mega dobrze, mega ostro, więc będzie się jeszcze lepiej grało. Ale to z czasem się uda. Mam jakaś sterta kamieni, mogę w to... Nie no, wszystko byś chciał strzelać. Tam jest karuzela jakaś, amunicja, dziękuję bardzo. There's another lunchbox. Tak jest, tak czułem, że tak będzie. Casey. Dziękuję. Cześć, bohaterko. Wydaje mi się, że do tych skrytek trafiło kilka kartek z mojego prywatnego projektu fanowskiego, ale nie wiem do których. Niektóre z nich opublikowałam w sieci i zbierają niezłe recenzje, ale wolałabym jednak, żebyś ich nie czytała. Chodzi tu o prywatność. Dobrze. Powiedzmy, że próbuję to zrobić. Ale. Skoro mamy ich trochę, właśnie,
Mamy 14. Tkwiące we wrogach bełty będą przyciągały strzelane w poliże. Ule, dwa bełty bez przeładowania. To będzie coś. A strzelba? Co ci przeładowuje? Zadaje zwiększone obrażenia wrogom. Dobra. Weźmy, zainwestujmy też w strzelbę. Saga raised the sawn-off shotgun to stop it once and for all. Okej, dziękuję panie Alan za przedstawienie tego ulepszenia. Nie, mam jakieś takie wrażenie, że teraz się bardziej ostra ta grafika tutaj zrobiła. Jak byliśmy w poprzednim odcinku, to było wszystko jakieś takie rozmyte, a teraz tak fajnie się ostro zrobiło. Nie wiem, czy ma na to wpływ to, że mamy latarkę włączoną, czy po prostu tam coś było tak. Nie wiem, teraz to wygląda dużo lepiej. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, czy to samo widzicie, czy mi się po prostu zdaje, bo bym sobie chciał kupić monitor 4K, o nie wiem. Znaczy w sensie jakby mi się zdawało, że jest teraz ostrzy, no to bym sobie chyba go raczej nie chciał kupić, ale dobra, nieważne. Never mind. Dobra, tu jakieś... Proszę, jaki diabelski młyn. Nie, no jest dużo ładniej, no jest ostrzejsza ta grafika. Dziwna sprawa. Proszę, tutaj rybki, tutaj piwko. Nic to nie ma, lecimy, lecimy. O, co to jest? A nie, myślałem, że coś biegnie i tak mogę złapać. Dobra, nieważne. Będzie miejsce zapisu. Straszny to burdel mają. Coś w tej toju? Nie, no nic to chyba nie będzie. Dobra. Obejdźmy sobie to. O, tam będzie się coś działo. Jestem pewny. Dobra. Szybki zapis. Strona. Dziękuję bardzo. Zgrzyt na łowach. Okej. Okay. Nam się tak podniósł dziwnie. Mamy amunicję. Na razie jest okej. Okay. Na razie jest ok, tak sobie to zostawmy. Czy coś tu będzie jeszcze? Nie. Dobra, idziemy tam do góry jeszcze. Jeszcze chwilę sobie pogramy. Hello, hello! It's me! Jeszcze kolejny pojemniczek. Nope. Dobra, o! Elmo said the key is kept in the gift shop safe. Fajna miejscówka. O, super. O, już czuję, że tam będzie creepy. Już to czuję po prostu. Oddarcie się. Czyli to jest ten kluczyk, który trzeba zdobyć. To się kłódka do niego. Dobra. O. Karta. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jak gra nam daje tyle amunicji, to zaraz będzie sieka. Tak, pozbierajmy ile się da. Och. Ale tutaj będzie... O cholera, ile to szukania jest. Nice. O, jest pan Łoś, super ktoś. Dzień dobry. Czy na mapie nam się coś pojawiło? Jest takie proste. Super, jeszcze więcej amunicji. A tu co? O, dziękuję. Jak dużo. O cholera, to będzie przerąbane tutaj. Calm down, Saga. It's just a pot of coffee. Nie no, co tu się będzie działo? To będzie straszne. Skoro nam gra tyle amunicji daje. Jaki placek.
wyjdziemy? Nie, nie, nie. Dobra, tu się kończy. Jeszcze ta muzyka w tle. Halo, halo. Hello, it's me. O? A co pan tu ma? A, sprytnie. Jakaś kasetka. No dobra. Pewnie w tym naszym pokoju sobie możemy to odsłuchać. Ale to potem. Dobra, bo to jest moment taki, w którym się zaraz coś zadzieje. Jeszcze sobie przejdźmy tam w takim wypadku. Bo tu jeszcze chyba coś jest do zebrania. Tak. Uzbroimy się ile się da. Zbierzemy wszystko, bo tu będzie rozpierdziel na pewno. Coś jeszcze tu, tu jest bezpieczne miejsce. Może tu trzeba będzie uciekać, tak? Okej. Tam jest wyjście, tu jest jeszcze coś. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Łoś mocha. Okej. Dobra, ciekawe jakieś informacje o łosiu. O łosiach. Tu jest ten gościu. Tu jest jeszcze trochę ekwipunku. Nie, to było pusto. Chciałem uniknąć walki i mam walkę. Dobrze. Dobra, dobra, dobra. Ładuj, ładuj, ładuj. Dobra, udało się. Co to jest? Studnia Hutori. Według legend w tym miejscu żyje zły duch wodny, Naki, który wabi i tropi swoje ofiary. W dawnych czasach Imari Hutari ukrywał w tej studni z pomocą swojego brata, Jakopiego Hutariego, zwłoki swoich ofiar. Ich przerażające czyny wyszły na jaw dopiero, gdy Imari zamordował swojego brata. Czy do morderstwa pochnęło Imariego szaleństwo? A może, jak sam twierdzi, opętał go Naki? Czyżby ta studnia miała drugie dno? Da się tam wejść? Może lepiej tego nie róbmy. Dobra, tu mamy zapisane. Tak. Nie będzie tak prosto. Co tu będzie jeszcze? Tędy przeszliśmy. Tak, a tu? Cholera, ale to jest rozległy teren, naprawdę. Spodziewałem się, że to będzie aż tyle rzeczy do eksplorowania. Tyle miejsc w sumie. Apteczka, nie, nie weźmiemy całej apteczki. Chyba prądu nie ma, żeby to uruchomić. Dobra. Szybko sobie lekarstwa weźmy. Cyk, tabletki wzięte. O, jak dobrze. No i dobra, i wracamy tam. W takim wypadku. Nie no, strasznie to jest dużo rzeczy do odkrywania. Nawet nie jestem pewien, czy wszystko tutaj. Jeszcze tu jakieś ciekawe miejsce, to jakieś śledztwo. Tam jest ta studnia, a tu za nami śledztwo, że co, że to mam jeszcze tutaj? Aha, czyli to jest po prostu... Okej, okay, czyli te śledztwo to są po prostu te billboardy tego burmistrza. Okej, okay, okej. Okay. Bo tam zostawiliśmy w Watery chyba jeden właśnie taki i zastanawiałem się, czy to będzie po prostu dalej coś trzeba z tym robić, czy nie.
Dobra, tu jest wyjście z tego, nie ma sensu, żebyśmy doszli. Idziemy na tę kolejkę. Zróbmy sobie tutaj zapis taki jakby. I idziemy tam, do najgorszego pewnie. A może nie, może wcale nie będzie tak źle. Oho. O nie. O cholera. Cwaniaku. Dobra, tak cię rozumiem. Kurde, nie to, nie... Wow. Ładuj, ładuj, ładuj. Kurde. Jezu, ale oni. Dobra, strzelba wchodzi w grę. Padł. Padł. Wow. Dobra. Nie, 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 nie. Apteczka. Uleczmy się. No było blisko, było blisko. Dobra, czy on coś ma? Czy to po prostu była taka walka dla walki? I on nic tu nie ma. Nie, no bez jaj, naprawdę? Nic tu nie będzie? Okej. No dobra. A tu? Tu coś, jakiś plecak. Nic? Serio? A, musimy do tego warsztatu iść tam, tylko że to jest zamknięte. No dobra. Spróbuję jakoś znaleźć przejście. I zaraz się widzimy. Chodź, 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 wypalimy cię flarą. O kurde, ile ich jest. Ładuj, 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 Saga, dawaj, 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 dawaj. Nie mam amunicji. Kurde, znowu też. Pięknie. Okej, myślę, że to wszystko. Sakra. Przeładujmy kuszę, została nam tylko amunicja do kuszy. Tak? Nic tu nie macie? Cholera jasna. Okej. Locked. Zobaczmy sobie, co ona powie o tym. Sekt. On myśli, że miałem tu przyczepę. Dziwne. Klucz do mojej przyczepy jest w Coffee World. Coffee World. The most caffeinated place on earth. And yet nobody is here to help me get that key. Film powiedział, że ktoś mi pomoże, ale nikogo tu nie ma. Wygląda na to, że sama będę musiała dostać się jakoś do środka. Właśnie, właśnie. To coś tu jest. Skrytki, fabuła. I chodzi tylko o Rose. To wpływ także też na Ilmo i Jakko. Ile mi zostało, nim dotknie to też moich wspomnień. Strykacz. Strykacz. A list of maintenance work. No
A screwdriver. O! Okej, zamek się zaciął. Znowu. Poprzednim razem otworzyłem go na siłę śrubokrętem, ale gdzieś go wcięło. Znowu. Odkładaj rzeczy na miejsce, do cholery. Prace konserwacyjne. Pomazany znak przy wejściu do Coffee World. Wyrzuciłem detergentem, nawoskowałem. Powinno wystarczyć, dopóki jutro znowu ktoś się na nim nie podpisze. Zacięła się kapsuła w slow roasterze. Nie chcę się bujać. Potraktowałem ją w WD-40. Na razie wygląda dobrze. Powalone drzewo przy Late Lagoon. Chyba powinniśmy zadzwonić po goście od drzew. Pocięte piją i usunięte. Drewno zatrzymuje dla siebie. W perkolatorze przepaliło się kilka żarówek. Wymieniłem je i zamówiłem więcej na zapas. Wagon B w Late Lagoon skrzypi. Dokręciłem śruby. Nie jest już tak tragicznie. Panel sterowania perkolatora się zaciął. Zdjąłem przednią płytę śrubokrętem. Znalazłem w środku monetę? Okej, okay, czyli wagon B, Late Lagoon i perkolator. Czyli tam musimy dotrzeć. Okej. Okay. Tak jest, jedna z atrakcji. Using screwdrivers to break into gift shops isn't exactly standard procedure. Perkolator. Okej, czyli tam trzeba iść, czyli teraz, no tak, czyli łaziłem trochę bez sensu wcześniej, ale to nieważne. Tak się udało pozbierać parę rzeczy. Tu jest ta atrakcja. Czyli to jest to. Dobra, no ale gdzie to było śrubokręt? Nie mówcie, że ten śrubokręt będzie w tym plecaku i będzie do odblokowania dopiero teraz, bo przeczytałem wskazówkę. Nie jest to takie głupie. Okej. Okay. Czyli musi być w jednej z tych pewnie... Jest tutaj. Aj, ślepy jestem. Ajajaj, ale jestem ślepy. Dobra. Wracamy tam. No dobra, i co teraz, śrubokręcik? Uda się nam? Pięknie. Now where is that safe? Mamy stronę. O, jest amunicja, super, dużo. Jezu, ile tu rzeczy. Tam coś jest. Tu coś będzie. Ilmo jest sprawa. Znowu jakiś wściekły rodzic zostawił wiadomość głosową z pretensjami, że jego dzieciak dźgnął się w oko naszym pamiątkowym Pukko. Kto właściwie wpadł na genialny pomysł sprzedaży dzieciom plastikowych noży w parku rozrywki automatyce kawowej? A tak, to byłeś ty. Jeff, potrzebuje kolejnej łosiowej przysługi. Mocha radził sobie świetnie. Weterynarz stwierdził, że jest okazem zdrowia i nagle boom. Mocha, nie wiem. Ponoć dostał zawału. Nie obwiniam cię. Może po prostu miał wadliwą pompkę. Albo zerową tolerancję na środki pobudzające. Mówimy dzieciom, że Mocha wybrał się na krótkie wakacje, ale potrzebuje jak najszybciej pomocy w utrzymaniu ciągłości atrakcji. Masz ich więcej? Z góry dzięki. No cóż, zarżnęli biednego łosia. Spokój się, to akurat proste. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Widzisz? Żadna wielka filozofia. Dlaczego znowu zmieniłeś to cholerne hasło do sejfu? Wydawało mi się, że to czaty, pośrednik, dostawca. Kto cię tak skrzywdził? Czemu ty masz taką paranoję? Tropiciel, czaty, sprzątacz. Tropiciel, czaty, sprzątacz. I need to open the safe. What's the combination? People hate the puzzle, Zulma. Why not just use keys? People love the puzzles, Jaco. Only very smart people can think up good puzzles. Just look around and you will find the answer. Dedicated staff will be rewarded. The combination to the safe is somewhere in the gift shop. To na pewno, tylko kwestia jej odkrycia. Jeszcze raz. Tropiciel, czaty, sprzątacz. Tropiciel... Czaty sprzątacz. Coffee World staff.
Hope they're not all monsters now. Się zmienili. The photos have stickers on them. Wiecie o swojej deklaracji odpowiedzialności materialnej na wtorkowy dzień psich wizyt w Coffee World. Rekolator jest niestety w naprawie, ale nie przejmuj się. Naprawimy go tak szybko, jak się da. Co tam jeszcze jest do nich? Proszę, jakie to jest skomplikowane teraz. Naklejki wskazują, ile lat pracowali. Każdy pracownik ma inne obowiązki. Wyśkiry się gdzieś w sklepie z pamiątkami. Wskazówka Ilmo. I bet Ilmo is the kind of guy who likes Sudokus. Robiciel czaty, sprzątacz. Okej, moi drodzy, z racji, że odcinek trwa już dość długo, także kombinację do tego sejfu ogarniemy sobie już na kolejnym odcinku, także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mieliśmy tutaj dzisiaj sporo eksploracji, bo mamy tutaj dość rozległy teren, także było tutaj co robić. Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i widzimy się niebawem na kolejnym odcinku. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, hej hej.